Dzień dobry. Zobaczcie na te włosy, widzowie. Zobaczcie na te włosy. Moja strategia hodowania włosów z tyłu i zarzucania grzywy na zakola idzie w dobrą stronę. Kurwa, mam żółte zęby w tym świetle. Znaczy, zawsze mam żółte zęby, ale zawsze można to oszukać. Ściemnić sobie światło i walnąć sobie flesza białego. No, muszę o tym pomyśleć. Łapę mieć, kurwa, patrz, jaka to złapa siedzi. Od basenu, kurwa. Zobacz, kurwa, jaka bestia. Jak ci wykurwie na FM MMA, to cię, kurwa, zajebie. Czy możesz potrzeć włosy między zakolami na szczęście? Włosy między zakolami? No mogę. Dużo włosów rośnie tutaj, nie? Tobie też na pewno dziś rosną włosy. I chodzi o to, żeby być świadom swoich słabych stron, ale też świadom mocnych stron. Dlatego tu mam mocne, tu mam słabe. No to co robię? Tu zapuszczam, nawet mówię fryzjerowi, nie? On mi tu chce golić włosy, nie? Najeżdża mi no, maszynką, a ja tak. Co ty, kurwa, robisz? Co ty, kurwa, robisz? Pojebało cię? Pojebało cię w dupie? Tu gol, z przodu. Tego nie ruszaj. Nie? I siedzimy. I co robię? Tu se zapuszczam. Tu se zapuszczam i robię se czapkę, kurwa. I zarzucam na zakola. Że jak ja to powiedziałem u fryzjera, to wszyscy mówią tak. Ty, kurwa, mać, gość jest genialny. Przecież on rozpierdoli cały rynek, kurwa, farmaceutyczno, kurwa, fryzjerski. Obrócił do góry nogami świat, kurwa, rozumiesz? Ja to wykminiłem pierwszy. Daszek na zakola. No wiadomo, to nie urośnie ci w tydzień. Nie urośnie ci w miesiąc. Nawet w rok to może nie urosnąć, ale nie spocznę, póki nie zrobię tej pierdolonej czapki. Mi się wydaje, że Distag ma. Sikor? Tak, bo wiecie co, ja ogólnie używam tylko go na basen, na rower, czasami czy tam jakiś gadżet, ale wiecie, idzie Starfield i tam też w ogóle jest zegarek w tym Starfieldzie. Boże, tak żałuję, że nie dorwałem tej pierdolonej edycji kolekcjonerskiej, ani Bethesda, kurwa, nie wysłała mi. No, gość, kurwa, ja poświęciłem życie tym grom. Najlepszy gracz single player, kurwa. Jest stary, roboty kupuję, skafandry, kurwa, przebieram się z jakiegoś pojeba i te skurwysyny z FIFA mnie wyjebali, zawsze mnie olewają. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego nie chcecie mi, kurwa, dać szansy? Tylko jakieś chujowe gry mi zawsze da... Lepiej tego nie mówić. Wiecie, o co chodzi? Czy tylko odklejeni z schizofrenicy, rozumiem? Co tak ponuro? Wiesz co, mam od... No, jest w ogóle ponuro w Krakowie. Jest mega szaruwa, robisz tak żółto. No, idzie wrzesień, wrzesień. Dlatego ja się cieszę, nie? Wiesz, ludzi bladzi, kurwa, nieudacznicy uwielbiają, kurwa, wiesz, rok szkolny. Można powagarować trochę, pograć w komputer. A na wakacje świeci to słońce. Cały czas mnie po moją bladą skórę atakują promienie słoneczne. Trzeba udawać, że lubisz wychodzić na dwór. No wiesz, pojebane gówno. A to jest wrzesień, kurwa. Gramy w komputer i chuj wszystkim w dupę. Jesteś na strzała z taką wagą? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Bo wiesz, może być duży czołg, ale ma bardzo mobilne ruchy. Żeby wykonać cios i wycelować, to musi dużo porobić, nie? A może być mały, zwinny myśliwiec? Rzeczywiście, dostaje strzała i zniknie, ale jak szybko manewruje, to może być tym strzałem nietrafiony. Więc spokojnie, nie rzucą mu takich oskarżeń. Czy Logan do hoteli dla psów chodzi? Tak, oddałem go na najbliższe 2 lata. Nie, nie chodzi do hoteli na psów, no mamy go dopiero 3 tygodnie, ale byliśmy ostatnio właśnie w górach, właśnie jak byłem w Bumie, odwiedzić obóz Bumowiczów, to właśnie wziąłem Logana w góry, więc też fajne doświadczenie. Ogólnie staramy się, jak już wcześniej powiedziałem, żeby dużo doświadczał, nie? Wziąłem go w samochód, uwielbia. Uwielbia. No tam po godzinie już go męczy prowadzenie, kurwa, ale uwielbia je. Nie, oczywiście nie jeździ, nie jeździ. Kurwy, dios mi naślą jeszcze, chuja możesz, kurwa, dareczku, chuja oni mogą. Ale taka prawda, uwielbia spać w samochodzie. Na Morele możesz kupić edycję kolekcjonerską Starfielda z tym zegareczkiem. Dziękuję bratku, będzie chyba ogarniane, a wysłałbyś linka? Morele, ale ma Morele, o kurwa, nie ta stronka. Ha, 300 ma, dobra jest wariatka. Jak się myjesz, to też kutasa na plecy, bo jest taki wielki. Odklej kask, kurwa. Proszę bardzo. Mam smycz. A to Agnieszki? A, tu jest Logana. Ile miesięcy ma piesek? Mówią, że 2, ale ja, jak mówię i was wszystkich uczę, w życiu nie możesz być wszystkiego pewny, tak? Chuj wicz to nie jest jakiś owczarek niemiecki przemalowany na biało, który ma 2 lata. No, no kurwa, nie wiesz. Ja staram po prostu żyć w takim, że wiesz, jak ktoś mnie zaskoczy w życiu, to ja powiem tak. Tak myślałem. Ja po prostu chcę być tym gościem. Jak wszyscy robią, wow, to ja wszyscy mówię, tak myślałem, wiedziałem, że to jest kurwa owczarek niemiecki, wiedziałem. Tak jest. Rudy, mam pytanie, jak zrobić taką zajebistą fryzurę jak ty? Odpowiadałem na nią,
ty oczywiście spamujesz tym, niby że chcesz być śmieszny, a nie wychodzi. A no jak też ci wypadły włosy? Niestety wyrwała mnie twoja stara zębami. Kurwa mać! Czaiłem się! Mówiłem, że jestem dalej groźny! Mówiłem, że jestem dalej groźny! Ha? Ta ręka jest bardzo szybka! Ona jest szybka! Ona jest szybka! Stary, ja się nie kończę nigdy! Dopiero zaczynam! Tek ze starą! A potem i tak ktoś to wytnie i wpierdolę na te TikToki! Kurwa, kto to ogląda te TikToki? Kurwa! Mutta się za wami wszystkimi. I wdupnę do tego TikToka, ale tylko to wyrwane, że ja o stary jadę. Wiesz o co chodzi? Ktoś mnie pyta, czy wypadły ci włosy na jajach. I ja wychodzę do takiego, wiecie... Jak to mam powiedzieć? No takiego... No wiecie, że ktoś mnie raz zapytał o włosy na jajach, a ja mówię mu, że stara ci wyrywa zębami. Ty na kurwa, rucham ci matkę. I to jest tylko wyrwane z tego na tym TikToku. A tutaj... Ja buduję tą narrację. Jest pytanie o włosy, o to, że nie umiem pływać. Wiesz, jest zbudowany... Naprawdę duży, solidny, można powiedzieć, fundament pod ruchanie tej matki. Ale tego nie uwzględniają na TikTokach. A zarabiać na mnie pieniądze. Słuchajcie, dopóki kurwa, jeszcze mam kurwa robotę, to was za to nie będę ścigał. Ale wiecie, że koło 35 każdego kurwa odkleja. Będę na Fame MMA. Daniel, bijemy się, chodź kurwa! Włosy w dupie mam? Mam. Mam w dupie. Ale ostatnio Agnieszka, właśnie pytałem się. Aga, bo ja ten basen chodzę, widzowie mnie na tym basenie widzą, widzki mnie widzą, zdjęcia robią. Może bym się ogolił, nie? Bo tu wiesz, klata, wiesz, że jestem kurwa niedźwiedź, wiesz o co chodzi. A Aga mówi, że nie, że to jest męskie. Że to jest męskie, więc nie gole. Dupy też nie gole. Normalnie takie kłaki, że jakbyś kurwa spadał w przepaść, to byś mnie za dupę złapał i na tych kłakach kurwa wisiał. Rozumiesz? To jest siła. I nie mam nic do metroseksualnych mężczyzn, bo ja też się goliłem cały. Bo kiedyś myślałem, że kobiety lubią wygolonych facetów. Tak? Tylko wtedy wyglądasz trochę jak kobieta. Nie? Więc one lubią zwierzaków. Ale jak mówię, to tylko wyłącznie moje spostrzeżenie. I tak dalej. Ktoś może lubić owłosionych, ogolonych, żebyście kurwa mi nie robili sprawy w sądzie. Czy pływasz z gołą dupą? No nie, ale wiesz, brzusio, wiesz, klata, wiesz, no King Kong kurwa, wchodzi na King Kong, nie? Wiesz o co chodzi? Zobacz, trochę nozak Jarek Pasza. Nie mam zakoli, ale mam prawie 30 lat i mam już w kilku miejscach widoczne siwe włosy. Czy golić się na łyso? Stary, niektórzy ojca matki nie mają, chorują kurwa, nogi nie mają kurwa. Co ty pierdolisz? Co ty pierdolisz? Idź do fryzjera i pierdolnij się głową w lustro, chłopie. Tam się wszystkim pojebało. Znaczy wiem, że to był żart i tak dalej, ale niektórzy to czytają na poważnie i muszę ich zmotywować. Serio, to nie są problemy. Serio, to nie są problemy. Ale rozumiem was doskonale, bo ja w wieku 20 lat, 18, 19 też szukałem swojej przynależności, akceptacji wśród środowiska i tak dalej, więc wiesz, zwracamy uwagę na wygląd, fryzurę, ubrania, to co robimy, gdzie trenujemy, czym się zajmujemy i tak dalej. To doskonale rozumiem. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby nie robić tego... Bo ktoś oczekuje, bo ktoś uważa, tylko że ty to czujesz w środku samego siebie, rozumiesz? Tam w środku głęboko, że lubisz to robić. Rozumiesz? Lubisz tak wyglądać, lubisz tak chodzić. Nie zależy ci na tym, że masz oryginalne buty. Rozumiesz? Musisz tym emanować. I wtedy ci ludzie zaakceptują, bo jak jesteś sobą, szczery, to wtedy ci ludzie zaakceptują. Rozumiesz? Wszystko przeczytałem? Tak, mam to napisane, bo potem robię z tego shota i wysyłam kurwa do wszystkich poważnych firm, żeby mi wpierdali współpracę, że ten gość jest zajebisty. A potem, chodź w dupę, twoja matka je gówno z mojego kutasa! Przepraszam, musiałem to powiedzieć, otwarte okna są, kurwa, nigdy mnie nie zamkniecie! Dobra, kochani, ja powoli kręcił skrzynkami, jak już jesteśmy przy współpracach. Jeb się Paris, ledwo odpaliłem streama i reklama, no jakoś muszę zarabiać na tym wszystkim i są reklamy, przepraszam cię, przepraszam cię. Dobra, kochani, na dzisiaj kończę. Widzimy się jutro. Saluto, to był Odklej Cast. A ja z wami żegnam.